Dzień dobry, bardzo miło nam się z Wami spotkać przy okazji kolejnego webinaru. Jest nazywam Barbara Krywoszejew, jest z nami Dominika Gaponiuk i będziemy miały wspólną przyjemność spotkać się z Wami właśnie dzisiaj we wtorek, 2 czerwca i porozmawiać o hejcie i o tym, co możemy zrobić. Cieszymy się, że widać i słychać. Jak się macie dzisiaj? Jak tam u Was nastroje? Napiszcie, czy wróciliście do szkoły, czy pracujecie zdalnie, jakie u Was historie i jakie nastroje? Katowice nadal zdalnie. Pracujemy z domu, dużo pracy. To zupełnie tak jak u nas. Też dużo pracy. My powoli wracamy do biura. Częściowo zdalnie, częściowo w biurze, ale pracy ciągle dużo. Łódź zdalnie, choć zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ruszyły. Czyli różnie bardzo, w różnych miejscach Polski. Bardzo śledzimy i kibicujemy Wam wszystkim. No i co, nie będziemy już przedłużać i będziemy powoli startować i zdalnie, i stacjonarnie, i też jakby temat, o którym dzisiaj będziemy mówić, dotyczy bardzo tej takiej przestrzeni, w której teraz się znajdujemy. W ramach pracy zdalnej, ale też żeby właśnie co robić z hejtem i jak sobie, jak na niego reagować, dotyczy też zdecydowanie tej przestrzeni, kiedy nie tylko jesteśmy online, tylko też wtedy, kiedy spotykamy się na żywo. Jednego od drugiego nie można oddzielić i nie da się oddzielić, więc temat na czasie jak najbardziej dzisiaj, ale myślę, że też do wykorzystania później i różne inspiracje, które Wam pokażemy do wykorzystania i teraz, i później. Wrzucam Wam tradycyjnie już listę obecności z prośbą o wpisanie się. Ona jest oczywiście dla uczestników, uczestniczek projektu Zaprogramuj Przyszłość. Jeżeli chodzi o zaświadczenia, to oczywiście będą na koniec webinaru podamy odpowiedni link, które pozwolą na jego wygenerowanie tego zaświadczenia, a dla naszych uczestników, tak jak zawsze, na zakończenie Waszego udziału w projektu będziecie otrzymywać takie combo zaświadczenie, w którym będą informacje o wszystkich Waszych szkoleniach i webinarach, w których wzięliście udział, dlatego też między innymi ta lista obecności, która powyżej. Webinar jest realizowany w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość, który realizujemy jako Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog w 5 miejscach: w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i w regionie katowickim. Wrzuciłam wam listę obecności. Jeszcze zanim start, to słuchajcie dwie rzeczy. Jeden to nasz newsletter. Tylko oczywiście nie wyszukałam sobie tego linka, ale robię to w 3 sekundy i już wyszukuję. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robimy w projekcie i co u nas się dzieje, to bardzo serdecznie zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter. Newsletter wysyłamy średnio raz w miesiącu. Czasami, jeżeli są jakieś akcje specjalne, to jest częściej, ale to się na razie zdarzyło nam raz w maju, jakby u miesiąc skrecza, to wysłaliśmy taki specjalny, skreczowy newsletter, a generalnie to jest raz w miesiącu z taką garścią informacji, co u nas, ale też z różnymi inspiracjami, które polecamy. Jeszcze od razu Wam wrzucę, słuchajcie, na starcie nasz kanał na YouTubie, na którym znajdziecie webinary wszystkie, które się odbyły do tej pory w ramach tej edycji projektu. To jest, nie pamiętam,
jakiś 18 czy 19 webinar, który realizujemy i wszystkie poprzednie zdaje się, że jeszcze nie ma tego piątkowego o robotach bez, o robotyce bez robotów, ale też lada moment będzie, ale też na naszym kanale YouTube znajdzie się inne webinary też z poprzedniej edycji programu, więc jest to kolejna garść informacji. Anna pyta, czy na koniec roku szkolnego, Ania, jeżeli masz taką potrzebę, to prosimy o kontakt z nami na adres kontakt@cyfrowydialog.pl i możemy wystawić w indywidualnych przypadkach takie webinary, jeżeli są potrzebne, nie webinary, tylko zaświadczenia cząstkowe, jeśli są potrzebne. Poszedł nasz newsletter, poszły webinary, jeszcze przyszły webinary, słuchajcie, i już startujemy. Przed nami jeszcze kilka webinarów. W tym tygodniu, w piątek, Karol Zieliński opowie Wam o modelowaniu 3D. W przyszłym tygodniu, we wtorek, znowu ja i różne aplikacje, które pomagają nam rozwijać kreatywność. Na pewno będziemy mówić o Google Arts and Culture, ale o czymś jeszcze na pewno też, ale to wszystko jeszcze przede mną. Potem jest w piątek przerwa, bo to jest po Bożym Ciele weekend i w kolejny wtorek Asia Panasewicz i druga część webinaru o kartach czasu pracy. Jeżeli nie byliście na pierwszej, to nie szkodzi, możecie wziąć udział, możecie obejrzeć na YouTubie, a nawet jeżeli nie obejrzycie, to spokojnie zapraszamy na drugą część z Asią Panasewicz. I jeszcze potem w piątek z Marleną Chlebowicz, która ostatnio dołączyła do naszego zespołu, i Marlena opowie o różnych aplikacjach, które możemy wykorzystać w nauce programowania. Więc to przed nami w najbliższej przyszłości. Myślimy jeszcze o dwóch webinarach do końca roku, ale tutaj jeszcze ustalamy z prowadzącymi, jaki to byłby temat. Jeżeli macie coś, czego potrzebujecie albo co byście chcieli zobaczyć, to dajcie znać, napiszcie nam na czacie. Sprawdzimy swoje możliwości albo poszukamy osoby, która mogłaby taki webinar przeprowadzić, czy to w tym roku, czy już w przyszłym roku szkolnym, bo w wakacje, wszyscy chcemy mieć wakacje i w wakacje zrobimy sobie przerwę od webinarów, też dbając o nas, o nasz, ale też przede wszystkim o wasz dobrostan i zróbmy przerwę do ekranów, przynajmniej po części, ale od września wrócimy z webinarami. Więc jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś potrzeby, to dawajcie nam znać, czy na czacie, czy możecie się odzywać na mailowo na nasz adres, albo przez swojego trenera. Przez nich też takie informacje zbieramy, więc będziemy się starać odpowiadać na te potrzeby. No dobra, słuchajcie, co dzisiaj przed nami? Tak jak mówiłam na początku, chcemy porozmawiać trochę o hejcie, czym ten hejt jest, i zaczniemy dość szeroko z lotu ptaka przyglądać się temu tematowi i spojrzymy na komunikację przez internet i w ogóle troszkę na komunikację. Potem już wejdziemy bardzo stricte w hejt, czym jest, jak go rozpoznać, jakie są ewentualnie rodzaje, czy on jest stopniowalny, czy niestopniowalny, jak jest też pokazywany w podkulturze. I przejdziemy do tego, jak reagować na hejt, jak już się wydarzy, ale też przede wszystkim jak przeciwdziałać, jak zapobiegać w zasadzie, co zrobić, żeby do takich sytuacji dochodziło jak najrzadziej. Więc taki mamy plan na dzisiaj. Dominika, czy chcesz coś dodać? Na ten moment nie możemy, możemy startować. Dobra, słuchajcie, to na starcie takie dwie dane. To jest z takiego portalu Date Reportal. Oni zbierają różne informacje na temat tego, co się dzieje w internecie. Ja lubię sobie ich przeglądać, oni rokrocznie wrzucają takie informacje, co się wydarzyło w ostatnim roku w internecie, i to są dane ze stycznia 2020 roku, więc świeżutkie.
No i mówiące o totalnej, jakby totalnej, całkowitej populacji świata, więc to są dane nam znane. W tej chwili już jest nas tam prawie 8 miliardów, z czego, jak widzicie tutaj, ponad 5 miliardów, więc zdecydowanie więcej niż połowa, jest użytkownikami telefonów mobilnych, telefonów komórkowych, a 4,5 miliarda, czyli 59%, jest użytkownikami internetu. Więc internet jest takim medium, który generalnie no, ponad połowa świata ma do niego dostęp, ponad połowa z niego korzysta. Co więcej, prawie 4 miliardy, czyli prawie połowa populacji świata korzysta z mediów społecznościowych aktywnie. Korzysta z mediów, czyli wykorzystuje media społecznościowe do tego, żeby w jakiś sposób się komunikować. Te komunikaty są różne, bo one są takie bardzo bezpośrednie, jeden do jednego, kiedy wykorzystujemy, żeby spotkać się z kolegą, koleżanką, ale to też jest uczestnictwo w różnych grupach, umieszczanie komentarzy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to nasze uczestnictwo w mediach społecznościowych jest bardzo różne. Czasami jesteśmy też takimi biernymi obserwatorami i uczestnikami. I teraz z tych 4,5 miliarda ludzi, co oni robią, w jaki sposób przede wszystkim wykorzystują, już jest mowa o, słuchajcie, aplikacjach mobilnych, to te dane dotyczą takiej populacji w wieku 16-64. Za chwilę też powiem o polskich badaniach, i które mówią też o naszych dzieciakach, bo one się jakoś tam przekładają, ale tak jak mówiłam, zaczynamy dość szeroko z lotu ptaka, żeby zobaczyć, ile nas w tej sieci jest i jak duże to jest zjawisko. I najwięcej, zobaczcie, osób wykorzystuje sieć do korzystania z, czy właśnie aplikacji umożliwiających komunikację, czy szeroko rozumiane media społecznościowe. Oprócz tego różnego rodzaju rozrywka i obserwowanie wideo, gry, robienie zakupów, muzyka, lokalizacja i jak to się mówi, nawigacja. To są wszystkie działania, które korzysta ponad połowa internautów. Zdecydowanie mniej. Bankowość elektroniczna 35%, 11%, to całkiem sporo. Z aplikacji randkowych 26% internautów korzysta z aplikacji zdrowotnych czy zachęcających nas do aktywności fizycznej. Więc ten nasz szeroki obraz, mówiący o tym, że na świecie ponad połowa ludzi w wieku 16-64 korzysta z internetu i z tej ponad połowy zdecydowana większość, 90%, wykorzystuje go do tego, żeby się komunikować albo żeby korzystać z mediów społecznościowych, gdzie media społecznościowe też są określonym sposobem komunikacji. I teraz, jak jest w Polsce i jak jest wśród naszych dzieciaków i młodzieży? W Polsce w 2020 roku było 28,2 miliona internautów. To są znowu dane z takiego raportu Polskie Badanie Internetu. Oni je robią co miesiąc, wrzucają takie informacje właśnie, ile było internautów. Jeżeli kręcą was takie dane, albo chcielibyście sobie pośledzić, to zachęcam, pbi.org.pl.
ile było internautów w danym momencie, w danym miesiącu, którego dnia było ich najwięcej, którego dnia było ich najmniej, czy jest zróżnicowanie ze względu na płeć, ile godzin średnio korzystaliśmy z sieci i tak dalej, i tak dalej. Tych danych tam takich zbiorczych i ogólnych jest całkiem sporo, można sobie to miesiąc po miesiącu prześledzić, więc 28 milionów internautów z naszej populacji, w tej chwili chyba około 38 milionów w Polsce, więc to znowu jest zdecydowanie ponad dużo ponad połowa. Nie policzyłam w procentach, ale każdy może sobie wyobrazić. I teraz, jeżeli przechodzimy do dzieciaków i do młodzieży, to ponad 80% nastolatków. Tutaj te dane znowu w większości dotyczą starszych dzieciaków, aczkolwiek wyciągnęłam je z takiego badania EU Kids Online 2018. I oni badali dzieciaki w wieku 7-18, więc dosyć szeroko. I one mówią o tym, że 80% nastolatków korzysta z sieci co najmniej codziennie. Co najmniej codziennie to znaczy, że jedne mówiły, że codziennie, inne wiele razy dziennie, jeszcze inne non-stop, ale sumując wszystkie te odpowiedzi, co najmniej raz dziennie 80% naszych nastolatków, dzieciaków i młodzieży korzysta z internetu. I co więcej, 72% z nich ma konto co najmniej na jednym portalu społecznościowym, czyli na przykład na Facebooku, Instagramie, na YouTubie, bo YouTube też jest takim serwisem społecznościowym, bo tam nie tylko możemy oglądać filmiki, ale jak już wiecie z naszego ostatniego webinaru w ubiegłym tygodniu, możemy mieć też swój kanał i wrzucać swoje treści, ale możemy też je komentować. Możemy polubiać, możemy udostępniać, więc YouTube też jest kanałem społecznościowym, co więcej, bardzo cieszącym się dużym zainteresowaniem i dużym poparciem. Często jak się rozmawia z dzieciakami, bez tego sobie nie wyobrażają internetu, to pierwszą odpowiedzią jest właśnie YouTube i te 72% dzieciaków ma konto na co najmniej jednym portalu. Jeżeli weźmiemy dzieciaków w wieku 9-10 lat, to okazuje się, że ponad 50% z nich też ma te konta, mimo że zgodnie z regulaminem tych kont nie powinni mieć, bo zgodnie ze wszystkimi regulaminami kont portali społecznościowych, tą granicą wejścia jest 13 rok życia, przy czym to jest tak, że tam zaznaczam, czy to 13 lat mam, czyli tam wyznaczam sobie datę urodzenia i zarówno jedne z dzieciaki świetnie potrafią policzyć, ile oni teraz mają lat i kiedy, ile to, w którym roku by się musieli urodzić, żeby te 13 lat mieli, ale też bardzo duża część z tych dzieciaków, które mają konta w portalach społecznościowych, mają je za wiedzą i zgodą rodziców i to jest coś, z czym trudno dyskutować. Możemy rozmawiać z rodzicami i zastanawiać, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, ale to jest ich decyzja. I właśnie są w portalach społecznościowych i co więcej, zdecydowanie najczęściej wykorzystują internet do komunikacji. Przede wszystkim ze znajomymi i z rodziną, bardzo rzadko z nauczycielami, ale to są po prostu fakty, że z tej komunikacji korzystają i co z tego wynika? Co wynika z komunikacji w sieci? Jak ona w ogóle wygląda i czym się różni od takiej komunikacji bezpośredniej, kiedy możemy spotkać się z kimś twarzą w twarz? No to oczywiście wszystko wiecie, to jest dosyć szerokie wprowadzenie w temat, ale wiecie. Komunikacja w sieci szeroko rozumiana, ona pozwala nam wejść w taką bardzo szeroką różnorodność społeczną. To znaczy, że mamy dostęp do bardzo różnych grup, bardzo różnych grup, kropka w sensie, i grup wiekowych, i grup społecznych, i pod względem, nie wiem, miejsca zamieszkania, to jest tym kolejnym punktem. Nie mamy ograniczeń terytorialnych, bo mogę się komunikować z kimś, kto siedzi w pokoju obok,
i to się zdarza, zwłaszcza teraz w czasie pandemii. Słuchajcie, ja dzisiaj byłam akurat, równolegle pracuję też w Centralnym Domu Technologii i dzisiaj mieliśmy spotkanie zespołu, ale mieliśmy też kilka calli z różnymi innymi osobami. Był taki czas, że każdy z nas siedział w innej sali, ale zdzwanialiśmy się na jedno spotkanie jeszcze z innymi osobami, więc mogę się komunikować z osobą, która siedzi za ścianą, albo nawet nie za ścianą, bo naprzeciwko i tam sobie coś możemy pisać. I czasami też przy wideorozmowach mówi się, że są niemalże w wideorozmowach mogą być dwa kanały komunikacji, zwłaszcza komunikacji grupowej, bo jest ten kanał, w którym się ktoś mówi i go obserwujemy, a drugi kanał jest ten, na którym piszemy. To jest trochę tak jak u nas. Ja tu wam opowiadam, a tu w międzyczasie padają pytania, na które odpowiada Dominika i to jest jedno spotkanie, dwa kanały komunikacji i czasami one są od siebie odrębne i dotyczą różnych rzeczy. Ale te ograniczenia, brak ograniczeń terytorialnych oznacza też, że właśnie możemy się spotkać z wami z różnych miejsc i to widzimy, bo tam się pozdrawiacie z różnych miejsc i się cieszymy, ale mógłby też do nas trafić ktoś też spoza Polski i z innego kontynentu. I tutaj dzięki temu, że mamy internet, to mamy możliwość tej komunikacji i też ona jest nieograniczona czasowo. Znaczy mogę się komunikować dzisiaj, nasza relacja może trwać chwilę, ale może trwać bardzo długo. Tutaj może mnie ewentualnie ograniczać, ile mamy danych i jaki jest pakiet, który mi pozwala korzystać. Kolejna rzecz, to ona jest zarówno, znaczy nie to, że jest, może być synchroniczna lub asynchroniczna. Synchroniczna, czyli tak jak teraz my się spotykamy i mówimy do was na żywo i wy nam komentujecie i odpowiadacie. Ta nasza komunikacja jest dość mocno jednostronna, o tak, bo głównie ja i Dominika będziemy mówić, a wy ewentualnie nam podpowiadać, czy zadawać pytania na czacie, ale jednak jest to w tym samym czasie i te wasze pytania dzieją się w tym samym czasie, więc synchroniczna, czyli w tym samym czasie, kiedy spotykamy się na czacie, czy kiedy spotykamy się na wideorozmowie i w tym samym czasie ja wysyłam komunikat, a mój odbiorca go odbiera i do niego dociera, a asynchroniczna, czyli taka, która nie odbywa się w tym samym czasie, czyli na przykład, nie wiem, wysyłam maila, który jest odebrany w innym czasie. Co kolejna rzecz, ta komunikacja w sieci bardzo często, zwłaszcza jeżeli nie jest tak, że ja rozmawiam z Dominiką, tylko właśnie ja komentuję na jakimś forum, wrzucam jakiś post, może mi się wydawać, że jest anonimowa, że to, czym się dzielę i co udostępniam pod jakimś tam nickiem, którego nikt nie rozgryzie. Pozorne, dlatego że już dochodzi do jakiegoś przestępstwa na przykład i wchodzą w to służby, to oni są w stanie ustalić nasz adres IP, lokalizację, z którego dana czynność została wykonana. Kolejna rzecz, kluczowa też dla tego naszego dzisiejszego tematu, to jest ograniczenie postrzegania zmysłowego. Zwłaszcza przy tej komunikacji asynchronicznej, czyli ja nadaję jakiś komunikat i nie widzę od razu reakcji tej drugiej strony, ale też przy synchronicznej, bo na przykład kiedy nie widzę twarzy drugiej osoby i odczytuję tylko na czacie,
to mam kontakt tylko ze słowem, a nie mam kontaktu z tą całą pozostałą komunikacją pozawerbalną, która ma też ogromne znaczenie dla komunikacji, dla rozumienia siebie nawzajem. I tutaj jesteśmy bardzo często pozbawieni tego dostępu do pozostałych zmysłów. I do obserwacji reakcji na nasze komunikaty. I ta komunikacja też pozwala na zachowywanie archiwum, o ile chociaż też możemy nagrywać rozmowy, więc to jest jedno, ale w takim kontekście, kiedy się spotykam, ona bardzo no, rzadko kiedy ktoś z nas wyciąga dyktafon i czyta. I nagrywa rozmowy, to w wideorozmowach jest to dużo łatwiejsze, a w momencie, kiedy jesteśmy na czacie, to one bardzo często automatycznie są zapisywane i możemy powrócić do tego, co zostało powiedziane. No i to, co zostało powiedziane, nie zawsze jest miłe i przyjemne. No i właśnie. Co w związku z tym? O co chodzi z hejtem i jakie konsekwencje taka komunikacja może budzić? To generalnie też, żeby nie demonizować, to nie jest tak, że każda komunikacja budzi hejt i jakby to przez to, że może nam się wydawać, że jesteśmy anonimowi, że nie możemy właśnie postrzegać zmysłowo i że jeszcze w ogóle kontaktujemy się asynchronicznie, to powoduje hejt, bo generalnie Anna, nie wiem, czy odnosisz się do tego, o czym mówię, czy... Czy o czymś innym, to napisz, a ja będę kontynuować. Więc to jest jedna rzecz i to się może wydawać. Okej, to ja już nie chcę Dominika, widzę, że prowadzi tą rozmowę. Ale konsekwencją takiej komunikacji może być też hejt. I jakby to wiemy, że celem komunikacji jest wymiana myśli, uczuć, postaw, nawiązanie relacji, ustalenie czegoś i tak dalej, to doskonale wiecie. I ona może być konstruktywna, służąca temu, żebyśmy się właśnie lepiej poznawali, żebyśmy razem coś zrobili i tak dalej. Ale mamy też niestety do czynienia z hejtem. To znaczy z takim komunikatem, który jest wymierzony przeciwko komuś, który no po prostu nie jest też konstruktywną krytyką, której, bo to nie chodzi też o to, że teraz mamy propsować i ze wszystkim się zgadzać i wszystkim przyklaskiwać, absolutnie nie, ale krytykować czy nie zgadzać się możemy w różny sposób. Ten hejt to jest właśnie taki komunikat wymierzony przeciwko komuś, ale w taki niekonstruktywny sposób, nie odnoszący się do jego zachowania, tylko mówiący o jakiejś niechęci, braku aprobaty, bardzo często niesprecyzowanej, nie wiem, łagodnie bardzo może być to głupku, ale może być też dużo bardziej, dużo ostrzejsze, o tak. Tak jak mamy też tutaj napisane, może być wyrażony w różny sposób wulgarny. I to, czego hejter chce, to oczywiście zazwyczaj nie ma na celu przekazania konstruktywnej krytyki, a tylko właśnie wyrażenie swoich negatywnych uczuć związanych z kimś. Ty głupku, ale ty jesteś głupi, ale jesteś beznadziejny. Na przykład, to są takie proste rzeczy, znaczy proste przykłady, o tak, nieproste i wcale nie przyjemne.
ale takie najprostsze, z którymi możemy się spotkać na co dzień. Oczywiście możemy się z nimi spotkać też w komunikacji bezpośredniej, kiedy dzieciaki gdzieś tam rozmawiają ze sobą, pomiędzy sobą i obrzucają się różnymi wyzwiskami, ale to się też przenosi do internetu i w związku z tym, że właśnie jest to komunikacja asynchroniczna i nie widzimy tej naszej reakcji na to, co my mówimy, to po pierwsze. Po drugie, to też się zachowuje w archiwum, więc nie tylko teraz ktoś do mnie powie, tylko jeszcze mogę do tego powracać i wciąż to na mnie oddziałuje, więc ma jeszcze mocniejsze znaczenie. I to jest generalnie zjawisko powszechne, dotyczące bardzo często osób, które występują w jakiś sposób publiczny, decydują się na to, żeby być publicznie obecnym w przestrzeni internetowej, czyli nie wiem, nagrywają jakieś filmiki, udostępniają swoje treści, ale tak naprawdę wystarczy, że po prostu są w internecie, mają na przykład konto na portalu społecznościowym, czy nawet dzieciaki, które rozmawiają między sobą, aczkolwiek hejt nie dotyczy tylko dzieciaków i powiedziałabym więcej, że nawet nie dotyczy przede wszystkim dzieciaków, bo dotyczy też dorosłych. I teraz trudno mówić o stopniowaniu hejtu, ale trochę tak jest, bo tutaj trwają różne spory, nie spory, ale są różne definicje hejtu czy mowy nienawiści, bo hejt jest bardzo często właśnie wymierzony w jakąś konkretną osobę i obrażający konkretną osobę, ale kolejną taką nie zawsze stopniem, bo to nie zawsze musi być tak, że z hejtu rodzi się mowa nienawiści, ale może jest mowa nienawiści. I mowa nienawiści to jest wciąż wyrażanie wrogości, bo hejt też jest wyrażaniem wrogości, ale już nie tylko wobec konkretnej osoby, tylko takie wypowiadanie się i umieszczanie komunikatów, które mają obrazić czy wzbudzić niechęć wobec jakiejś konkretnej grupy ze względu na jej tożsamość. To znaczy zwykle to dotyczy jakichś grup mniejszościowych, czy to etnicznych, czy religijnych, rasowych, seksualnych. Ale właśnie u podstaw mowy nienawiści leży taka postawa wrogości wobec konkretnej grupy tożsamości, a nie tylko konkretnej osoby, aczkolwiek jedno z drugim bardzo się łączą. No i jak wy wiecie, jeżeli mówimy o tożsamości, no to uderzamy w coś, na co czego nie wybieramy. Tylko po prostu obrażamy kogoś, bo jest kobietą, albo bo jest mężczyzną, albo bo jest biały, albo bo jest czarny, tak po prostu. I jakby ja nie decyduję, czy jestem kobietą, czy jestem mężczyzną, po prostu jestem, albo czy jestem biała, czy jestem czarna, po prostu jestem. I mowa nienawiści uderza w te elementy, zazwyczaj właśnie grup mniejszościowych. I to, co jest kolejnym elementem, jakby kolejnym już takim poziomem, może być przestępstwo z nienawiści. Czyli już nie tylko wykorzystywanie słów i komunikatów, ale też wykonanie czynu zabronionego, motywowanego uprzedzeniami. Czyli to jest też grożenie, znieważanie, ale też nawoływanie do nienawiści i przemocy, czy dążenie do wyniszczenia określonych grup etnicznych czy wyznaniowych, więc dotyczy to zarówno takiej przemocy fizycznej, ale też przemocy słownej, której nawołujemy, że na przykład z jakąś grupą trzeba skończyć. I one też wynikają z wrogości. Nie widać osoby, która mówi. To może ja wyłączę swoją kamerę i wtedy ty się pojawisz.
wynikają z wrogości wobec jakiejś grupy, więc ten hejt czasami od takiego prostego wyrażenia może prowadzić do eskalacji coraz szerszej. I gdzie się w ogóle spotykamy z hejtem? Gdzie wy widzieliście, czy w ogóle spotkaliście się z hejtem i gdzie możemy się z nim spotkać? Wybierzcie, a ja mam przerwę na 3 łyki herbaty. W komentarzach pod blogami, w szkole, na forach o nauczycielach i kolegach, na portalach społecznościowych, w komentarzach pod blogami, ale też w komentarzach pod artykułami prasowymi, czy pod różnymi materiałami wideo, czyli de facto wszędzie, gdzie mamy możliwość wyrażenia jakiegoś swojego zdania, może dojść do hejtu. Bo zawsze problem z hejtem jest też taki, że niektórzy mówią, no ale to jest moja wolność słowa, ja mogę to powiedzieć. No niby tak. Tylko że no, moja wolność słowa kończy się w momencie też wolności drugiej osoby i no, nie mamy też prawa obrażania czy właśnie nawoływania do nienawiści i robienia sobie albo bardzo prosto po prostu różnych żartów, bo to czasami ktoś mówi, jak też się zaczyna rozmawiać i za chwilę też będziemy mówić o procedurach, jeżeli piszecie o tym, że tam dzieciaki wobec nauczycieli w szkole i oczywiście to się zdarza, czy wiadomości prywatne do konkretnej osoby i tak dalej, i tak dalej. I co wtedy zrobić i jak zareagować. I oczywiście tutaj kluczowa jest rozmowa też z tymi sprawcami. I wiecie, czasami nie mówią, bo ja się chciałem pobawić, bo ja myślałam, że to jest takie zabawne. No, tylko czy rzeczywiście było zabawne? Jakby, bo zabawne jest wtedy, kiedy śmieją się dwie strony, a nie kiedy tylko śmieje się ten, który mówi, że coś jest, że coś tam ktoś jest zabawny. I ten hejt totalnie jest też obecny w różny sposób, na różny sposób w popkulturze, ponieważ jest to zjawisko dość powszechne, z którym mamy do czynienia i pewnie nie ma wśród nas osoby, która gdzieś nie widziała tego rodzaju komunikaty. To też popkultura i na przykład filmy i seriale na ten temat traktują. Domi, jesteś? Musisz włączyć mikrofon. Jestem, tak, już jestem, bo musiałam się wyłączyć, dlatego że ciebie nie było widać, tylko ja byłam na pierwszym planie, więc musiałam się wyłączyć, żeby ciebie było widać. Okej, to ja chciałabym właśnie na podstawie trochę filmów czy seriali opowiedzieć o skutkach hejtu, bo skutki hejtu są, no cóż, są różne, ale raczej zawsze są negatywne, związane z utratą wiary w siebie takiej osoby hejtowanej, czy nawet bardziej, bo mogą doprowadzić też do depresji, a nawet jeszcze czegoś gorszego, mogą też doprowadzić do samobójstw. Takie młode osoby, które są hejtowane, chociaż nie tylko młode, bo dorosłym też się to może zdarzyć, tak? Ale ja tutaj chciałabym porozmawiać właśnie o osobach młodych, o,
o nastolatkach, które są dużo wrażliwsze, gorzej sobie radzą z właśnie z hejtem i ich może to, to doprowadzić, taki hejt, tak, czytanie, słuchanie na swój temat różnych obraźliwych rzeczy, no może ich doprowadzić do tego najgorszego, ostatecznego kroku. I o tych właśnie skutkach chciałabym Wam powiedzieć na podstawie serialu 13 powodów. To jest film, który jest dostępny, serial, przepraszam, który jest dostępny na Netflixie i który bardzo Wam polecam. On zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Polecam, żebyście obejrzeli go sobie wy, niekoniecznie, znaczy na pewno nie z waszymi uczniami, zakładając, że wśród nas są głównie nauczyciele klas 1-3, to nie. To są za mali odbiorcy, żeby obejrzeć ten serial, ale jeśli na przykład wasze dzieci są w wieku nastoletnim, to polecam, żebyście obejrzeli ten serial wspólnie, bo myślę, że warto spojrzeć właśnie też na tą, na ten problem właśnie hejtu z oczami nastolatka, bo tak to jest tam pokazane. I nie zdradzając jakby za dużo szczegółów, tak, opowiem tylko pokrótce, o czym on opowiada. Jest to historia Hanny Baker, nastolatki, która popełnia samobójstwo. I cały serial jest retrospekcją wydarzeń, jak do tego doszło. A powodem między innymi był właśnie hejt i to między innymi, ale też nie stricte hejt taki, o jakim sobie przed chwilą rozmawialiśmy, ale też na przykład inna cyberprzemoc, mam tu na myśli nagrywanie, wysyłanie kompromitujących filmów, szykanowanie, wyśmiewanie, to nie jest właśnie hejt sensu stricte, ale to też jest coś złego, jest to cyberprzemoc. I główna bohaterka przed śmiercią nagrywa 13 kaset i na każdej z nich opowiada o jednym powodzie związanym z jedną konkretną osobą, które doprowadziły ją do tej ostatecznej decyzji. Jest to, tak jak powiedziałam, naprawdę, naprawdę mocne, ale interesujące i bardzo wartościowe. Podoba mi się tam, w jaki sposób jest pokazane, że każdy, nawet najmniejszy gest ze strony osób bliskich, ze strony znajomych, ale też nieznajomych, właśnie obcych osób, które hejtują, może wpłynąć na podjęcie takiej drastycznej decyzji, ale też, co ważne, pokazuje, że czasem wystarczy wykonać jeden gest, jedno drobne słowo, aby kogoś uratować, także ważne jest to, o czym sobie też później powiemy, żeby reagować na ten hejt, właśnie na cyberprzemoc, nie pozostawać na to biernym. Uważam, że ten serial warto jeszcze obejrzeć sobie po to, nie tylko żeby właśnie zobaczyć, do czego hejt może doprowadzić w ostateczności, ale też ogólnie, żeby sobie obejrzeć złożoność problemów nastolatków i z tym, jak sobie z nimi radzą, czy raczej nie radzą. Więc polecam, Basia wrzuciła tutaj już linka do filmu. Ja była, tak jak powiedziałam, jest on dostępny na Netflixie. W tym momencie są już 3 sezony. Ja polecam tak naprawdę ten pierwszy, który właśnie najbardziej dotyka tego tematu, o którym sobie dzisiaj rozmawiamy. Co ważne, jest to serial, ale niestety
w realnym świecie też się zdarzają takie sytuacje i raz na jakiś czas są nagłaśniane w ogólnopolskich mediach właśnie przypadki wydarzenia, tak, kiedy właśnie hejtowany nastolatek, tak, popełnia samobójstwo. Ale tak jak mówię, to są tylko pojedyncze przypadki, które właśnie są, nie wiem, wyjątkowo medialne i są nagłaśniane. A ile dzieje się takich rzeczy, o których nie słyszymy, tak, i które właśnie nie są nagłaśniane, to nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a dzieją się na pewno, bo tak jak powiedziałam, no, młodzi ludzie są naprawdę bardzo wrażliwi i niewiele potrzeba, żeby zrobili ten ostateczny krok, dlatego no, jeszcze raz mówię właśnie, trzeba reagować i zaraz też sobie porozmawiamy o tym, jak można reagować, jak sami możemy działać, jak pomóc młodym ludziom, którzy doświadczają tego hejtu. Ponieważ filmy to jest jedno z moich hobby, to ja opowiem wam o jeszcze jednym filmie, nowym polskim, dosyć nowym filmie Hejter, bo tam też jest przedstawione bardzo ciekawe zjawisko dotyczące hejtu. Film Hejter to jest film Jana Komasy. On miał premierę w marcu tego roku, czyli niedawno. Przez chwilę był w kinach, a potem kina zamknięto, więc on jest też w tym momencie dostępny na Netflixie między innymi, ale jest też na innych platformach streamingowych dostępny. A jeśli chodzi o film Hejter, to chciałam wam powiedzieć o zupełnie innym zjawisku, znaczy w zupełnie inny sposób o zjawisku hejtu, niż sobie do tej pory mówiliśmy, mianowicie o takim, można powiedzieć, zorganizowanym hejcie, czyli tak zwanej farmie internetowych troli. Taki rodzaj hejtu jest jest źródłem zarobkowania głównego bohatera, który pracuje właśnie w takiej agencji zajmującej się czarnym PR-em, co polega mniej więcej na tym, że ma to na celu dyskredytowanie ludzi znanych, no, będących gdzieś tam na świetniku, czy to artystów, celebrytów, polityków. I tak naprawdę niewiele wystarczy, żeby takich ludzi zdyskredytować i tak naprawdę zniszczyć im życie. Wystarczy, że na przykład ich konkurencja bądź ktokolwiek, mając pewne środki finansowe, zgłasza się właśnie do takiej firmy, która zajmuje się czarnym PR-em. Taka firma wrzuca fake newsa na temat tej osoby, które mają oczernić, mają zdyskredytować. I do tego ci zatrudnieni w tej firmie ludzie, internetowi trolle tak zwani właśnie, komentują tego fake newsa właśnie językiem hejtu. No, co prowadzi właśnie do tego, że taka osoba zostaje gdzieś tam zdyskredytowana, a tak naprawdę może to też być dużo gorsze w skutkach. No mówię, gdzieś tam może się skończyć jej kariera, jak tylko kariera, to tak naprawdę jest to całkiem nieźle, chociaż no, bo może też to iść dalej, ale jakby no chodzi tutaj jakby na
na celu, tak, osoby, które doprowadzają do tego hejtu. No ich celem jest właśnie gdzieś tam to zawodowe zdyskredytowanie takich osób. Nie jest to clue całego filmu Hejter, bo on opowiada też o innych rzeczach, w ogóle jest cała historia głównego bohatera, który jest nie tylko hejterem, ale też manipulantem o wątpliwych albo wręcz żadnych zasadach moralnych, który poza używaniem social mediów do niszczenia innych, to też manipuluje nimi, popycha do tak naprawdę najgorszych możliwych czynów i w ciekawy sposób też film opowiada o tym, jak od hejtu w sieci łatwo dojść do domowy nienawiści i do przemocy tragicznej w skutkach w świecie realnym. Także ja polecam te dwie pozycje, żeby sobie właśnie pod kątem hejtu i mowy nienawiści właśnie obejrzeć. Anna pyta, serial z Netflixa dla jakiego wieku? Dla nastolatków, ja bym powiedziała, że tak 13+. Ja chyba najpierw 16+. Okej, okay, znaczy on jest mocny, więc mówię, na pewno nie mniej niż 13, no a nawet może właśnie 16. Też mówimy za chwilę, ojej, chyba musisz włączyć mikrofon. Przynajmniej na razie, jak ja mówię. Będziemy też zaraz pokazywać Wam, co konkretnie możecie wykorzystać z dzieciakami, ale chcemy Wam też pokazać jakby spektrum tego zjawiska i to jakby gdzie Wy, jeżeli chcielibyście więcej wiedzieć i poczytać i zrozumieć, to gdzie można szukać takich informacji i gdzie one są dostępne. To, co powiedziała Domi też o tym, że właśnie hejt jest nie zawsze, ale może być po prostu cyberprzemocą, czyli jakimś uciążliwym nękaniem i czasami zacząć się od małego kamyczka, a potem wprowadzić całą lawinę. To jest właśnie gdzieś tam kluczowe dla tych naszych reakcji też i to, jakie to mogą być reakcje, o tym też za chwilę, bo to nie to reagowanie wcale nie jest takie oczywiste i proste i tak naprawdę to, co jest kluczowe w cyberprzemocy, to że ona ma dwie strony, bo jest ofiara cyberprzemocy, czy ofiara hejtu i hejter, czyli sprawca, ale poza nimi są też świadkowie i tak naprawdę mega ważna jest nasza praca ze świadkami, bo oni mają największe znaczenie, największy wpływ i dużo częściej oni mogą też zareagować w bardzo różny sposób, bo to jest od takich prostych rzeczy, których się po prostu musimy nauczyć i nauczyć też nasze dzieciaki, że jeżeli jest taki komentarz hejtujący, to go nie polubiamy, gdzieś tam go nie podbijamy, tylko po prostu olewamy. Ewentualnie możemy napisać jako taki świadek, że totalnie się z tym nie zgadzamy, ale tutaj też trzeba uważać, żeby, wiecie, nie podsycać, bo to, czym hejter się żywi, no to tym właśnie, wiecie, on ma na celu zhejtowanie kogoś, ma na celu wzbudzenie jakichś tam negatywnych emocji i może się tylko karmić tym, co ktoś mu pokazuje. I obejrzymy sobie, słuchajcie, teraz właśnie, jak powstrzymać nienawiść, takie krótkie nagranie i to jest, myślę, już do wykorzystania też z młodszymi dzieciakami. Jego pewną wadą jest to, że jest po angielsku z polskimi napisami, ale co można zrobić i jak reagować, bo... Słuchajcie, trzymamy kciuki za udostępnianie. Dobra,
Jedziemy. These clothes are freaking awesome, okay? Sure, plaid sweater vest. Oh, you have eyes, you can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big hand clap. She did great. All right, now hold on. Good job. I zobaczcie, ta pierwsza minuta tego filmu jest właśnie o takiej reakcji, kiedy my karmimy tego hejtera, kiedy się oburzamy na to, co on nam mówi, i on tylko się podsyca, ta dziewczyna, aż jakby on się zaczyna, nie, to jest scena, ten koleś zaczyna od tego, nazwij mnie idiotą. No więc ona zaczyna, on zaprzecza i ona się nakręca w różnych komunikatach, z którymi on się nie zgadza, wkurza się, tam próbuje jej odpyskowywać, nawiązuje też jakąś tam relację z publicznością, a ona ma tylko używkę, tylko się nakręca tą sytuacją. A teraz zobaczcie, otrzymacie linki, oczywiście, Ania, zaraz będę wrzucać, ale oczywiście, że otrzymacie linki. Drugą minutę. Co się dzieje i jakie są reakcje tego faceta, mężczyzny? I tried to stop you, I couldn't. You did a great job. We're gonna play one last time, same rules. You can call me an idiot. I'm gonna try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep me in. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yes, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know, you're so smart, you're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you, and you're not. I know, we established that. Go look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. All the bullying experts agree on. I zupełnie inna reakcja, nie? Zobaczcie, on jej wytrącił jej wszystkie argumenty gdzieś tam z tego jej pętełka, ona się nie dała nakręcić, nie wiedziała nawet co zrobić. On zaczął od bardzo prostego, czasami robię głupie rzeczy, czyli nawet nie przyznał jej racji, że jest idiotą, tylko że czasami robi głupie rzeczy, a potem odbił piłeczkę, ona próbowała go obrażać, a on jej mówił miłe rzeczy, jaka ona jest fajna, miła i tak dalej. I jej totalnie jakby została mimo, że słuchajcie, no widzieliśmy pierwszy film, potrafiła świetnie obrażać, świetnie sobie z tym poradziła w momencie, kiedy on się nakręcał. A kiedy jego reakcje były totalnie odwrotne, dziewczyna nie umiała sobie poradzić. Więc to oczywiście nie zawsze będzie rozwiązanie i ono nie jest dla każdego, nie o to chodzi, ale jest jednym ze sposobów reakcji. Czyli właśnie wiecie, bo bardzo często jest tak, że hejt rodzi hejt i nienawiść rodzi nienawiść. I jedna osoba nam zaczyna wrzucać i często możemy wejść w drugą stronę, a
tu mamy pokazane zupełnie inną reakcję. On też nie przyznaje się, nie przyznaje tej dziewczynie racji. On po prostu odwraca tą sytuację na swoją korzyść. Więc Agnieszka pisze, że świetny materiał do pracy. Myślę, że tak, i myślę, że do wykorzystania może nie z siedmiolatkami, ale już z dziewięciolatkami jak najbardziej. Wrzucam wam link na koniec, też wszystkie linki od nas dostaniecie. I on potem jeszcze podsumowuje, obejrzyjmy, bo jego się przyjemnie ogląda. I hate you. Don't care. You hurt my feelings. That's the point, stupid. You see, the more upset you get, the more angry you get, the more fun they have. But what would happen if we were resilient? Everybody say resilient. What if we were emotionally strong? Everybody say strong. What if we were mentally tough? Everybody say tough. Then no matter what the hater says. You wouldn't care. I hate your guts. That's nice. You smell like body odor. You're nasty. Thanks for the information. Your face is ugly. You have a face of an angel, sweet cheeks. I tak dalej. Wrzuciłam wam link do obejrzenia, jeżeli się wkręciliście w Brooke Gibsa i do wykorzystania też w pracy. I on właśnie obnaża zjawisko. On jakby, wiecie, nigdy nie mamy takiej totalnej równowagi sił. Zawsze w relacji ktoś jest trochę wyżej, ktoś jakby ma więcej siły i energii w różny sposób, ktoś trochę mniej, no ale pytanie, na ile staramy się tą sytuację wyrównać i też wzmacniać ewentualnie tą osobę, na której, która jest w tej gorszej pozycji z różnych powodów. Profesor Jacek Pyżalski, w ogóle guru od tematyki cyberprzemocy, ale też budowania relacji pomiędzy dzieciakami i na co dzień, ale też tego, co robić w internecie. On mówi, że na cyberprzemoc, ale też na przemoc jest jedna super metoda do wykorzystania w szkole od pierwszej klasy, od pierwszych zajęć. To jest przesadzanie dzieciaków tak, żeby one siedziały jeden tydzień z na przykład Kasią, drugi tydzień siedzę z Krysią, trzeci tydzień siedzę z Statkiem, a czwarty z Jasiem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że to pozwala dzieciakom na nawiązanie bliższych relacji i poznanie się pomiędzy sobą i wtedy, jeżeli takiej Krysi, Kasi czy Jasiowi zaczyna się coś dziać, to już jest moja koleżanka, mój kolega, ta konkretna Krysia czy Zosia, która ma psa, starszego brata i tak dalej, ja coś o niej wiem, a nie ta dziewczyna z trzeciej ławki. I dużo łatwiej jest mi zareagować, kiedy dzieje się coś Krysi, która jest moją koleżanką i którą, to nie musi być głęboka relacja, ale to siedzenie ze sobą już buduje pewne relacje, niż ta Krysia, nawet czasami nie wiem, dziewczyna czy Krysia z trzeciej ławki, o której nic nie wiem, więc super prosty sposób do wykorzystania w pracy z dzieciakami takiej offline'owej, kiedy mamy ich na bieżąco. I generalnie, jeżeli mówimy o hejcie i mówimy o nienawiści do różnych grup, to właśnie one bardzo często wynikają też i z nieznajomości siebie, ale też z tego, że nie widzimy tej reakcji od razu drugiej osoby, co moje słowa, co moje komunikaty robią. I drugim takim filmem też, który pokazuje nam, jak, w jaki sposób to się dzieje i jak takie właśnie patrzenie na siebie i budowanie relacji
zmienia nasze postrzeganie i pozwala nam spojrzeć na drugą osobę. Jest taka kampania przygotowana, czy uda mi się, teraz bym chciała inny film pokazać, jak to zrobić, czekajcie. Muszę odkryć, bo dzisiaj pokazuję filmy inaczej, ale jak to teraz zamknąć? Mogę zrobić odświeżenie. Czemu nie chcę? Tu zamknę wydarzenie. Nie chcę zamknąć całego wydarzenia. No nic, udostępniam w takim razie niestety ekran, bo inaczej się nie da. To jest, słuchajcie, o, gdzie wróć do mnie. Eksperyment zrealizowany przez Amnesty International i nagrany film z tego eksperymentu. Zobaczcie, on się zaczyna od tego, ten film i ten eksperyment. Wrzuciłam wam link, jeszcze nie, ale już wam wrzucam. Zaczyna się od tego, że dwie osoby, które się nie znają, są wsadzane naprzeciwko siebie. I przez chwilę po prostu na siebie patrzą sobie w oczy i zaczynają się do siebie uśmiechać. To takie nawiązanie relacji i kontaktów wzbudza w nich taką potrzebę. Tam widzieliśmy kawałek, jedną z tych par, która wstała i się uścisnęła. Więc zaczynamy od prostego kontaktu. I to też myślę, że jest jak najbardziej narzędzie do wykorzystania, narzędzie, film do wykorzystania
badania z waszymi dzieciakami, waszymi uczniami, uczennicami, pokazujące właśnie, jak budujemy relacje, jakie to ma znaczenie takiej, wiecie, no, no, co jest wyzwaniem w takim spojrzeniu drugiej osoby. No, musimy poświęcić czas. To też nie jest proste, nie jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni do tego, żeby patrzeć drugiej osobie w oczy, więc możemy mówić o tym, co jest trudne i co może być wyzwaniem, ale mówić też o tych pozytywnych konsekwencjach i do czego to prowadzi, co nam to daje, więc to jest to, co możemy robić przed, jak zareagować. Ten pierwszy filmik był o tym, co możemy robić, jak już hejt się dzieje i jak reagować. Tu mamy, jak też mu przeciwdziałać, co robić, żeby w ogóle do niego nie doszło. Ale jeżeli już się wydarzy, jeżeli mamy to nieszczęście, że niestety w jakiś sposób z hejtem się spotkaliśmy, to właśnie musimy reagować i ta reakcja, ona musi być przede wszystkim wspierająca ofiarę i ją wzmacniająca jej poczucie wartości, przytulająca ją, nie takie, wiecie, czasami jest tak, czasami dorosłym się zdarza, na po co w ogóle tam wrzucałaś ten filmik, albo po co tam chodziłaś, i to jest taka reakcja, która nie jest wspierająca, która często jest taką naszą pierwszą reakcją, naturalną niestety, ale naszym zadaniem dorosłych jest przygarnięcie i wzmocnienie tych ofiary, ale też przyjrzenie się całej sytuacji, dlaczego do niej doszło, o co w ogóle w niej chodziło, przyjrzenie się, co mówią ofiary, ale też spotkanie też ze sprawcą, ale nie konfrontowanie, że teraz weźmiemy Kasię i weźmiemy Jasia i wy tutaj sobie siądźcie i będziemy wyjaśniać sytuację, tylko musimy zadbać o bezpieczeństwo jednej i drugiej strony. Przyjrzeć się też tym, co robią świadkowie. Być może zabezpieczyć dowody, bo wiecie, to mogą być różne historie. Zabezpieczyć dowody, czyli na przykład zrobić zrzut ekranu. To jest ważne, bo bardzo często takie historie i sytuacje, jak widzimy gdzieś taki temat, to chcemy jak najszybciej wszystko wykasować, żeby już tego nie widzieć, bo właśnie zostaje to archiwum i nie chcemy mieć do tego dostępu, a właśnie należy zadbać o to, żeby te dowody mimo wszystko zabezpieczyć, ale po pierwsze przyjrzeć się sytuacji. I ministerstwo tutaj jakby najlepiej znacie swoje statuty szkolne i wasze procedury, czy w ogóle macie taką procedurę reagowania na cyberprzemoc, czy jeszcze jej nie macie i należy, a może należy tam zajrzeć, bo z procedurami bardzo często tak jest, jak rozmawiam z nauczycielami, czy na przykład z kuratoriami i gdzieś tam jest rozmowa o procedurach i jest, no tam mamy procedurę i wiecie, wyciągane jest tam u pani dyrektor w segregatorze, czy gdzieś tam, no nie o to chodzi też z procedurami. Procedury mają być znane, ale one też mają być ludzkie i mają nam pomagać w tym, żeby wiedzieć, jak zareagować, jak dana sytuacja się wydarzy. I Ministerstwo Edukacji Narodowej tutaj przychodzi nam z pomocą i przygotowali takie właśnie procedury reagowania na różne zagrożenia, między innymi właśnie na cyberprzemoc. Już wam to pokazuję. Wrzucę wam od razu link, które mają być takim, wiecie, to znowu te procedury, które są przygotowane na przykład przez ministerstwo, czasami różne fundacje czy stowarzyszenia takie procedury przygotowują, ale one mają być inspiracją i taką wskazówką dla szkoły, a nie, że teraz to my sobie je wydrukujemy i włożymy właśnie do tego przysłowiowego segregatora, tylko zastanawiamy się z gronem pedagogicznym,
społecznym, zastanawiamy się z samorządem szkolnym, zastanawiamy się z rodzicami, co to znaczy dla naszej szkoły i jak ta procedura ma u nas działać i jak ma funkcjonować, tak żeby wszyscy właśnie ją znali i potrafili się w takiej sytuacji zachować. Więc można wykorzystywać to narzędzie, ale nie tylko po to, żeby właśnie je wydrukować i włożyć do segregatora i powiedzieć, że tak, mamy przygotowane procedury, tylko zaadaptować ją do swoich warunków. No i przy cyberprzemocy, a hejt może być, nie musi, ale może być cyberprzemocą, no właśnie ona się powinien znaleźć i w statucie szkoły, i w regulaminie, ale jest też umocowany w kodeksie karnym. I teraz nie każda cyberprzemoc ma się skończyć na przykład, nie wiem, zgłoszeniem na policję. Absolutnie nie. Może być taka konieczność, ale możemy to czasami rozwiązać gdzieś na poziomie szkoły i współpracy z rodzicami, przyjrzeć się tej sytuacji, tego, co w niej się wydarzyło. Więc w tym dokumencie, który wam podesłałam, tutaj są różnego rodzaju zagrożenia, więc też takie fizyczne, ale też właśnie związane z cyberprzemocą i opisujące nam to zagrożenie, wskazujące też, zaraz wam wrzucę jeszcze telefony alarmowe i dla dzieci do wykorzystania, bo to jest ważne, żeby dzieciaki wiedziały, gdzie mogą zadzwonić i zwrócić się o pomoc, ale też dla rodziców i nauczycieli, ale też krok po kroku jest opisane, co możemy zrobić, jak ten przypadek może być ujawniony, bo to może być dziecko, które przyjdzie i powie, że coś się wydarzyło a to może być świadek, który przyszedł. I tutaj ta praca ze wszystkimi dzieciakami, tak mówię, wzmacnianie ich, że słuchajcie, jakby chcemy wiedzieć i o tym, co się dzieje i chcemy być dla was wsparciem, to taki świadek może przyjść i powiedzieć i zgłosić nam taką historię, ale tu o różne osoby trzeba zadbać i ta procedura nam właśnie trochę otwiera oczy i pokazuje, w którą stronę się poruszać i gdzie się zgłosić i też ewentualnie w jaki sposób włączać służby, jeżeli jest taka konieczność. I tutaj znowu to jest mowa o policji. To dla takiego stosowania tej procedury, to mówi się o tym, że wiecie, nie, właśnie to nie ma być taka procedura na półce, którą kiedyś tam wykorzystamy, tylko ona wymaga od tego wymaga od nas na przykład nawiązania współpracy, nie wiem, z dzielnicowym czy z najbliższym posterunkiem policji, tak żebyśmy w momencie, kiedy się wydarzy, już wiedzieli, gdzie zadzwonić, żeby to był jakiś tam pan Marek czy inny i żeby on wiedział, z jakiej szkoły my dzwonimy i tak dalej, i tak dalej. Więc to proceduralnie w ten sposób. Ten link już był. Dwa telefony, bardzo ważne i dla was, ale też dla waszych dzieciaków. Fajnie jest mieć gdzieś wydrukowany i powieszony ten numer. To jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Kiedyś jeszcze Fundację Dzieci Niczyje, 116 111, pod który mogą zadzwonić i tam uzyskać pomoc, wsparcie, czasami poprzez prostą rozmowę, bo nie zawsze dzieciaki wiedzą, do kogo mogą się zwrócić, nie zawsze jest im prosto przyjść do rodzica, nauczyciela i tak dalej, więc zawsze ten telefon może być jednym z takich dróg pierwszej pomocy. A dla dorosłych, bo też możemy się znaleźć w trudnej sytuacji i też nie wiedzieć, jak pomóc naszym dzieciom, bo po raz pierwszy się znajdziemy w takiej sytuacji. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci.
800-100-100. Magda pisze, że warto wspomnieć przy okazji poruszenia tematów bezpieczeństwa w czasie wakacji. Totalnie, żeby przypomnieć, wiecie, żeby dzieciaki wiedziały, że mogą się, mogą do takiego, pod taki numer zadzwonić i zwrócić się o pomoc do specjalisty. Co dalej i czego, co możemy znaleźć i jeżeli mamy problem z tematyką, tematem nękania, czy uporczywego hejtu, to na takiej stronie mowanienawiści.info, już Wam wrzucam link. Mamy bardzo różne sposoby reagowania, wskazujące nam, co możemy zwrócić, do kogo możemy się zwrócić wtedy, kiedy już na przykład widzimy też taki hejt czy mowę nienawiści względem właśnie jakiejś określonej grupy społecznej, mówiącej też już o takiej drodze karnej i jak się zwrócić do prokuratury, czy jak zawiadomić o popełnieniu przestępstwa, więc tutaj mamy poradnik krok po kroku wskazujący nam, jak to możemy zrobić, ale też na przykład, jeżeli na Facebooku spotykamy się z jakąś treścią, która w naszej ocenie jest nieodpowiednia i powinna być zgłoszona, to słuchajcie, warto wiedzieć, wejdę sobie na twój profil i pokażę, jak można zgłosić. I zgłosisz coś nielegalnego, że wrzucałeś. Tak zrobię. Okej. Okay. Słuchajcie, czy jakikolwiek post, jeżeli korzystacie z Facebooka, a to na przykład Dominika o maju miesiącem Scratcha. I ja uważam, że ta treść nie powinna znajdować się w mediach społecznościowych z różnych powodów, bo obraża mnie, albo obraża kogoś, albo jest fake newsem, albo z jeszcze innych powodów, to zaraz zobaczymy, co możemy zaznaczyć. To przy takim każdym poście są tutaj takie trzy kropeczki, tutaj, klikamy w nie i tu możemy sobie zapisać, osadzić, pokazać na karcie, ale możemy też uzyskać pomoc lub zgłosić post. Klikamy tutaj w tą ostatnią moment i tutaj jest tak, wybierz rodzaj problemu, aby zgłosić post. One są weryfikowane trochę przez algorytmy, ale też w bardzo dużej mierze przez pracowników, więc one trafiają do takiej osoby, która sprawdza, czy rzeczywiście to nasze zgłoszenie jest uzasadnione, czy nie. Czasami też, jeżeli taką treść widzimy, to warto poprosić naszych znajomych, kolegów i tak dalej, bo im więcej takich zgłoszeń trafi, tym oni prędzej się zajmą taką sprawą i na przykład usuną taką treść, czy usuną profil. Ostatnio mój znajomy prosił o pomoc w zgłaszaniu profilu osoby, która podszywała się pod jego ojca. I rzeczywiście no, jego ojciec miał swój profil na Facebooku, a ktoś podszywał się, to też jest forma cyberprzemocy, pod jego profil i tam publikował treści, które mu się wydarza, z którymi się nie zgadzał. I tutaj wybieramy powód, dlaczego zgłaszamy, czy to jest, nie wiem, nagość, przemoc, prześladowanie, samobójstwo, fałszywa informacja, spam, sprzedaż nieautoryzowana, propagowanie nienawiści, terroryzm, czy jeszcze inny powód. Tutaj możemy go wpisać, czy jeszcze wybrać z kolejnych. Wybieramy, klikamy wyślij, to idzie do Facebooka,
otrzymujemy taki komunikat, twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane i po jakimś czasie czasami przychodzi nam informacja, że zgadzamy się z twoim zgłoszeniem, usunęliśmy daną treść. Więc to jest taki prosty sposób reakcji, nie wymagający od nas bardzo dużo, bo możemy dość prosto taką treść, na przykład jeżeli widzimy ją na Facebooku zgłosić, ale więc to mówiliśmy o tych reakcjach, jak one mogą wyglądać. Mówiliśmy o wspieraniu, o tym właśnie wspieraniu dziecka i offline, takim byciu przy nim, ale też online. I tu znowu to nie musi być właśnie, nie musimy uderzać w tego sprawcę i nie musimy nawet próbować tych komunikatów, które widzieliśmy na tym jednym z filmików, jak reagować na nękanie, bo tą naszą reakcją może być też wsparcie po prostu ofiary. Napisanie mu: ja wcale tak nie myślę. Ja uważam, że jesteś, nie wiem, mądry, bardzo cię lubię i tak dalej, i tak dalej. Okazanie mu troski, okazanie mu naszej sympatii. To może się też przekładać i to jest ta praca ze świadkami i z dziećmi. Wiecie, że czasami, no bo w tym reagowaniu na nękanie czy na hejt, jak już i o sobie, ale też jak pracujemy z dzieciakami, no należy też zadbać o swoje bezpieczeństwo. Więc nie zawsze chcemy uderzać w tego, znaczy uderzać, bo właśnie nie uderzać, bo już widzieliśmy, co się dzieje, jak uderzamy w hejtera, ale nie zawsze chcemy się w ogóle w nim w jakikolwiek sposób konfrontować, ale to jak zawsze możemy zareagować, to zwrócić się do ofiary i to może być online, ale to może być też offline'owo, czyli dzieciaki na przykład mogą, nie wiem, że w szkole usiądą z nim w ławce, czy będą spędzały z nim przerwy. Tych sposobów, które mogą być, jest bardzo, bardzo dużo. Pokazałam wam zgłaszanie wpisów na Facebooku w takich skrajnych, znaczy no niekoniecznie skrajnych, bo jeżeli korzystacie na przykład z Facebooka, to być może mieliście takie sytuacje, że zgłaszaliście jakieś treści, ale są też strony, które pozwalają nam zgłosić jakąś treść, żeby ktoś się zajął i sprawdził, czy rzeczywiście to jest na przykład mowa nienawiści i należy coś z tym zrobić. I już nie będę wam pokazywać, bo jeszcze chcę chwilę o tym, jak co możemy profilaktycznie robić, ale wam już wrzucam linki tutaj, żebyście sobie mogli popatrzeć w wolnej chwili. I teraz, bo wiecie, to wsparcie ofiary i praca ze świadkami, to jest w bardzo dużej mierze nasza praca profilaktyczna, żebyśmy mogli coś przyzwyczaić czy pokazać wcześniej. I teraz z materiałów wideo jeszcze, co z najmłodszymi dzieciakami, chociaż jeżeli znacie filmy Owce w sieci, znacie, czy widzieliście jakieś? One są już dość stare, ale totalnie do korzystania wciąż, bo sprawdzają się i z młodszymi dzieciakami, ale sprawdzają się też ze starszymi dzieciakami i to jest w ogóle niesamowite. My prowadziliśmy na przykład zajęcia w siódmych czy w ósmych klasach i też totalnie wchodzili w Owce w sieci. I Głupek jest właśnie na ten nasz temat. To jest filmik, który trwa 3 minuty. Głupek. Jaśku, cóżeś taki smutny? Nie
cieszysz się już na szkole? Cieszę się. Nie bawisz się już przy komputerze ani kulkami? Czy coś ci się stało? Nic mi nie jest bardzo. Tyle ze kajsik zapodziołek worecek z kulkami. Po szkole go posukłam. O. Co ci jest, Janku? Nie mam żadnych przyjaciół. Nie uciekaj, Jasiek. Kto nam pomoże go szukać? Janku! Janku! Co tak się ty to kupa nie jesteś? Przytrafiło ci się coś złego? Ktoś stworzył w internecie mój fałszywy profil. Zrobili ze mnie głupka. Łośmieszyli mnie i poniżyli. Syćka już to widzieli. Teraz okropnie się czuję. Razem naprawimy krzywdy. Masz dobrych kolegów w klasie? Już nam przepędzieli? Kto cię krzywdzi? Kulecki moje! Jeżeli zauważycie, że ktoś jest prześladowany, to powiedzcie o tym dorosłym. Zło łatwo zwycięża, kiedy dobrzy ludzie nic nie robią. No. Prosty materiał, bardzo prostym językiem, prostą kreską rysowane, ale totalnie dzieciaki w to wchodzą i możemy i pokazać samo zjawisko, bo je widzimy jakby co właśnie, do czego może prowadzić, jeżeli ktoś jest wyśmiewany gdzieś tam, ale też jak możemy wspierać i ten przekaz, który trafia do dzieciaków, żeby zgłaszać taką sytuację i wesprzeć tego Jaśka, którego tutaj wszyscy dzielnie poszukiwali i chcieli go jakby z powrotem wśród swoich i ten morał, który jest na końcu, że zło może łatwo zwyciężyć, kiedy dobrzy ludzie nic nie robią, on trafi do dzieciaków i trzyminutowy film, a wokół nich możemy zbudować całą lekcję na ten temat, zarówno offline'owo, jak i online'owo teraz w trakcie nauki zdalnej, jeżeli chcecie, możecie. Owce w sieci tych filmów jest kilkanaście, one dotyczą różnych tematów, takich związanych z bezpieczeństwem w sieci. Są totalnie na wolnej licencji, więc możecie je pokazywać, udostępniać do wykorzystania. Linki Anna wrzucam na bieżąco, na koniec też wrzucę zbiorczo jeszcze wszystkie linki, które pokazywałyśmy z Dominiką w trakcie zajęć, ale totalnie linki oczywiście dla Was. Więc owce w sieci i wykorzystanie tego prostego przekazu można robić stop klatki w różnych do reszty filmów. Ania, jak wejdziesz na ten link, który ci wrzuciłam, to tutaj po prawej stronie są pozostałe filmiki z owiec w sieci, więc można się po prostu przyklikać i obejrzeć sobie wszystkie po kolei. One są też w różnych językach, bo to jest międzynarodowy projekt.
Fundacje różne i organizacje często robią, wypuszczają kampanie społeczne, które zajmują się tematem hejtu w sieci. I jednym z takich tematów jest na przykład z takiej kampanii już też przed kilku lat jest przytul hejtera. To mi nam powie więcej. Ja tylko będę klikać. Okej, to tak. Ja dzisiaj tak padło przypadkiem, że ja się dzisiaj nastolatkami bardziej zajmuję, bo właśnie przytul hejtera jest skierowane do nastolatków, aczkolwiek są to takie treści, które też spokojnie z dzieciakami można obejrzeć. To jest kampania, która została przygotowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i przy jej okazji powstał taki śmieszny teledysk przytul hejtera, który właśnie w taki zabawny sposób mówi o tym, jak właśnie reagować na hejt, żeby właśnie nie podsycać, tylko raczej zbić hejtera z tropu i go po prostu przytulić. Nie wiem, Basia, odpalamy, czy zobaczymy, czy pójdzie? Fragment chociaż. Złe komenty dla mnie są jak ten. Zamiast miłości generuję ja. I jednym wpisem mogę zniszczyć świat. Kiedy u hejtu opadają ci ręce, wykorzystaj je jak w tej piosence. Daj mu hejt, lepiej zazdrości chcę być spał. Nie dawaj lajka, jak już to pana. Okej. Okay. I tak dalej. Piosenka ma kilka zwrotek z tym samym łatwo wpadającym w ucho refrenem, właśnie przytul hejtera. Przy okazji powstała też strona internetowa, gdzie właśnie na której można znaleźć, co zrobić, jeśli już padniemy ofiarą hejtu, tak, żeby żeby przede wszystkim spokojnie nie przejmować się, to hejter jest słaby, nie my. I jeśli tak czujemy, poczuliśmy się właśnie zhejtowani, tak, to żeby to zgłosić. I dalej jest też miejsce właśnie, gdzie to zrobić. Jest ten numer telefonu, który Basia też właśnie wcześniej wrzucała, dla ten telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. No i mówię, w taki właśnie prosty, łatwy, przystępny sposób jest tutaj pokazane, co robić, jeśli już się staniemy ofiarą hejtu. Tu jeszcze też, jak pojedziemy dalej na tej stronie, to mamy też memy, które możemy wrzucić, kiedy ktoś nas właśnie hejtuje, jaką może być nasza odpowiedź, taka zabawna, memowa, którą możemy sobie pobrać i odpowiedzieć w ten sposób hejterowi. Więc to jest jeden ze sposobów. Podobny zbiór mamy na stronie Fundacji Humanity in Action. Zaraz spróbuję, gdzie to mi uciekło. Czekajcie, zakupiłam jedną stronę, ale już odnajduję. Pomocy. Tutaj, dobra.
Tutaj Humanity in Action, jak reagować, i też oni przygotowali takie zbiór memów czy demotów i innych grafik, które możemy wykorzystać w odpowiedzi na hejt. Więc to jest kolejne miejsce, które może być naszą inspiratornią, która nas pobudza do działania i do realizowania różnych działań. Taką prostą akcją, słuchajcie, przygotowaną przez uczniów i uczennice, na początku oni byli jeszcze, zdaje się, że w gimnazjum jak zaczynali, potem to była klasa ósma, to jest grupa uczniów i uczennic z Pielgrzymowic, którzy rozpropagowali taką akcję Słowa krzywdzą. I oni też przygotowali najpierw taki krótki, minutowy film właśnie pod tytułem Słowa krzywdzą i co to znaczy. Też pokażę wam tylko kawałeczek. Źle się czuję, kiedy mnie obrażasz. Boli mnie zawiść i zazdrość ludzka. Gdy mnie wyśmiewasz, jest mi smutno. Wyłączyłam dźwięk, wrzuciłam wam link. Oni wypowiadają te słowa, które są obok. Właśnie w tej komunikacji internetowej często to, że nie widzimy reakcji drugiej osoby, nie wiemy, co nasze słowa robią, jest gdzieś ważne i wpływa na to, że w ten sposób to się może wydarzyć. I tutaj dzieciaki zebrały proste skojarzenia, proste słowa, co słowa mogą zrobić i w jaki sposób na nas oddziałują, ale potem też weszli dalej i zrobili, nie wiem czemu mi się zamknął, ale już odnajduję. Zrobili na zakończenie swojej akcji drugi film, w którym mówią o tym, że nie tylko słowa krzywdzą, ale też słowa mają moc. Jesteś ważny. Ufam ci. Nigdy się nie poddawaj. Biegnij za marzeniami. Wykorzystującym podobny format, tak? Bo tam mieliśmy słowa, które krzywdzą, a tu mamy słowa, które wzmacniają. Słowa, które właśnie dają moc, zebrane z uczniami i uczennicami, oni je wypowiadają, już zupełnie inna jest i stylistyka, i inne oddziaływanie tego filmu. I to jest coś, co też możemy zrobić z uczniami, bo możemy się z nimi zastanowić, jakie komunikaty mogą być właśnie destrukcyjne, a jakie są wzmacniające, jakie, które chcieliby słuchać. Możemy zacząć lekcję od tego, że wypisujemy sobie na karteczkach miłe komunikaty, wrzucamy je do jednego worka, prowadzimy lekcję, a na końcu każdy może taki miły komunikat przeczytać. Być może warto jest przejrzeć, bo wiecie, różnie z dzieciakami bywa, ale też myślę, że najlepiej znacie swoich uczniów, swoje uczennice, więc wiecie, czy możecie mieć zaufanie, że jeżeli poprosicie ich o miłe komunikaty, to one rzeczywiście takie będą, zwłaszcza, że oni nie wiedzą, co się z nimi potem wydarzy, więc jest to totalnie do zrobienia. Jeszcze jeden materiał do wykorzystania z dzieciakami, to jest gra przygotowana w ramach programu ASY Internetu we współpracy Google'a i Fundacji Szkoła z Klasą. I tutaj to jest taka gra platformowa, w którym wcielamy się w bohatera i słuchajcie, on tu ma bardzo prostą przygodę.
Ona się nam zaraz tutaj będziemy startować. Mam proste komunikaty, żeby się wdrabać na szczyt królestwa, właśnie niszcząc zło, wspierając prostymi słowami. I jesteśmy tym niebieskim ludkiem. Poruszamy się. Halo. Czemu nie? Zbieramy serduszka i rozdajemy je napotkanym osobom. Więc super prosty sposób pokazujący, jak właśnie, wiecie, budujemy poziom życzliwości. Dzieciaki bardzo lubią tego rodzaju gry, gdzie oni się trochę mierzą ze swoją zręcznością, bo to musimy używać strzałek i docierać do tych poszczególnych osób i wręczać im właśnie serduszka czy kciuki w górę, które też są takim okazaniem życzliwości. Tu mieliśmy akurat taką znak Strongmana. A w którymś tam momencie napotykamy też hejterów i ich zagłuszamy. Więc super prosta stylistyka, jak najbardziej dla najmłodszych dzieciaków też, gdzie oni to też pokazuje, że to wcale nie jest takie proste, żeby tam ten poziom życzliwości 100 osiągnąć, to wiecie, chwilę trzeba się naginastykować i tych serduszek narozdawać. I oni to oczywiście, to rozdawanie jest super proste, bo po prostu wręczam serduszko, czy tam kciuk w górę, ale może być to dla nas punkt, jest ok, to co może być z takim serduszkiem, jeżeli jestem w klasie i widzę, że ktoś ma zły humor, czy jest smutny, to co mogę zrobić, jak mogę mu pomóc, jak mogę mu ten humor poprawić. Więc od takiej prostej gry i prostego udzielania serduszek wychodzimy do dalszej pracy. Jakbyśmy poszli dalej, gdzieś tutaj potem są hejterzy, tylko nie pamiętam, czy tak blisko tym się nie uda jeszcze przeskoczyć właśnie, bo gdzieś przegapiłam miejsce, gdzie się wzmacnia. No nic, nie będę grała na wizji, bo nie jestem gamerką, ale jeżeli macie chęć, to zachęcam. I Królestwo Życzliwości, które mówi właśnie o tym, jak być miłym, jak zadbać o tą profilaktykę, jak być życzliwym. Od tego możemy też wyjść dalej do, słuchajcie, budowania takich, bo to, co może być dla nas też profilaktyką, to jest ustalenie pewnych zasad, pewnego kontraktu, tak zwanej etykiety, odwoływanie się do etykiety, jak zadbać o naszym takie życzliwe bycie w internecie. I słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy już na zakończenie. Jedno jeszcze to są zakładki. To jest taki podręcznik wydany przez Radę Europy. On dotyczy właśnie szeroko rozumianej i mowy nienawiści i w ogóle praw człowieka. Jest on i pigułką wiedzową, ale też zebranych jest kilkadziesiąt ćwiczeń. One są w większości, myślę, że dla starszych odbiorców, ale wiele z nich możemy zaadoptować do wykorzystania z naszymi czy waszymi uczniami, uczennicami. I na przykład tutaj jest takie ćwiczenie Walczymy z nękaniem w sieci, gdzie dajemy takie proste sytuacje i dzieciaki, uczestnicy mają się zastanowić, jakby zareagowali. Mogą, te reakcje mogą być czterech rodzajów, mogą powiedzieć nic, odpowiedzieć sprawcy, zgłosić zachowanie, czy jeszcze zrobić coś innego. I potem mamy te przykłady.
Dostajesz dużo obraźliwych maili, SMS-ów z nieznanych adresów i numerów, niektóre zawierają pogłoski. Wygląda na to, że sprawcy cię znają, co robisz. Znajomi ze szkoły przerobili twoje zdjęcia i zamieścili je w internecie. Co robić? I domyślasz się, kto jest sprawcą, co robisz? I uczniowie się zastanawiają, czy nic nie robią, czy odpowiadają w jakiś sposób sprawcy, czy zgłaszają zachowanie, czy jeszcze robią coś innego. No i oczywiście zaczynamy z nimi rozmawiać, dlaczego się tak zachowują, co innego mogliby zrobić i tak dalej. Więc to jest jedno z kilkudziesięciu ćwiczeń, które są w tych zakładkach, więc zachęcam i polecam. I jeszcze jedno miejsce, które też może być dla Was jeszcze źródłem wiedzy i inspiracji, to jest strona projektu Cybernauci. On się już skończył półtora roku temu, ale nadal jest na nim mnóstwo treści, które możemy wykorzystać. To jest program, który miałam przyjemność realizować w Fundacji Nowoczesna Polska. Dotyczył kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci. I tutaj są dwie rzeczy, które mogą być, myślę, do wykorzystania dla Was i wciąż interesujące. To są materiały dla uczniów i słuchajcie, tutaj są komiksy. Więc w prosty sposób pokazujący znowu bardzo szeroko bezpieczeństwo w sieci. One są króciusieńkie, dwustronnicowe, ale jako nawet do wrzucenia dzieciakom do obejrzenia. To są materiały przygotowane w ramach projektów. Ale druga rzecz to jest katalog. I w katalogu zbieraliśmy różne materiały dotyczące bezpieczeństwa w sieci, przygotowywane przez różne instytucje, organizacje, zarówno podmioty, jak i podmioty komercyjne, podmioty instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, jest ich tutaj bardzo dużo, większość jest po polsku, część jest w języku angielskim, więc jeżeli szukacie materiałów dotyczących właśnie bezpieczeństwa w sieci, to katalog może być przydatny, o tak, to chciałam powiedzieć. Zaglądam, słuchajcie, czy już wszystko, co miałyśmy przygotowane. Domin, czy ty jeszcze coś masz, o czym zapomniałam? Nie, wydaje mi się, że chyba przez wszystko przeszłyśmy. Muszę odnaleźć, tu jesteście. Jadwigo, nie wysyłamy zaświadczeń na maila, wrzuciłam link do zaświadczenia, już go przypinam na górze, tutaj Dominika podbiła, więc trzeba wejść w ten link, wpisać swoje imię i nazwisko i generuje się zaświadczenie dla Was. W międzyczasie jeszcze przypomnę o liście obecności. Jeżeli ktoś się nie wpisał z uczestników, uczestniczek projektu Zaprogramuj przyszłość, to bardzo zachęcamy do wpisania się. Jeszcze jest ostatni moment. Ktoś pytał, czy będzie nagranie Borwie. Oczywiście, że będzie. Nagrywamy, tak jak każdy nasz webinar. One są już dostępne, większość z nich, może nie wszystkie jeszcze, ale większość z naszych webinarów jest już dostępnych na naszym YouTubie. Już Wam wrzucam jeszcze raz link. Tylko go odnajdę wśród moich notatek. I ten dzisiejszy będzie pewnie jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej w przyszłym,
będzie też na YouTubie. No, myślę, że ten dzisiejszy będzie jeszcze w tym tygodniu, więc na spokojnie, jeżeli czegoś nie zdążyliście spisać, to będzie można powrócić. Wrzucam wam też wszystkie linki, które udostępniałam w ciągu, więc jeżeli sobie nie spisaliście, to możecie teraz skopiować, tylko muszę podzielić, bo mi pokazuje, że jest za długa ta wiadomość. Więc już wam wrzucam, można skopiować, zaznaczyć wszystko, co wam wysłałam i zrobić Ctrl-C, Ctrl-V, ale też na pewno te linki będą pod nagraniem, a Dominika na naszym Facebooku, jak publikuje pod informacją o tym webinarze, publikuje zawsze, albo zazwyczaj, linka już jest dostępny, ale zachęcamy do wejścia na YouTube, zasubskrybowania naszego kanału. Wtedy, jeżeli coś nowego się pojawi, to będziecie otrzymywać po prostu powiadomienie, że jest nowe nagranie od nas. Agata, bo trzeba wpisać wcześniej swoje, jak wchodzisz w ten link, to trzeba wpisać swoje imię i nazwisko i wtedy powinno się pobrać prawidłowo. Mi tak się dzisiaj wydarzyło, więc spróbuj jeszcze raz. Bardzo wam dziękujemy za spotkanie. Widzimy się jeszcze w piątek z Karolem i modelowaniem 3D. A ja zapraszam za tydzień we wtorek. W sprawie zaświadczeń z poprzednich webinarów prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@cyfrowydialog. Bardzo wam dziękujemy. Życzymy wam. Ktoś pisze, że się wpisał na newslettera. Renata, a czy jak się wpiszesz na newsletter, to przychodzi do ciebie taki e-mail potwierdzający, czy potwierdziłaś, to jedna rzecz, a druga rzecz, sprawdzaj w spamie, bo niestety walczymy, ale zdarza się, że nasz newsletter ląduje w spamie, więc zajrzyj do spamu. Ja też myślałam, że nie mam, a właśnie niestety często ląduje w spamie. Więc jedno to sprawdź, czy kliknęłaś, jakby potwierdziłaś, że rzeczywiście chcesz być naszą newsletterowiczką, a druga rzecz, być może wpadły do spamu. Tak, ale jak ląduje w spamie, jak zaznaczysz, że... Bardzo wam dziękujemy, życzymy wam dobrego wieczoru i do zobaczenia.